Witam serdecznie koleżanki i kolegów. Ryszard SP4 PBU, ten znak znany wam. Ja nie będę zbyt długo mówił, kilka minut zaledwie, ponieważ będę mówił trochę o historii krótkopalarstwa polskiego. Ta historia jest pasjonująca. Ja w tych swoich książkach krótkopalarstwo moją pasją, wywołanie ogólne, którą na pewno znacie, jest w 85 krajach świata ta książka, jako pierwsza, że tak powiem, pokazująca historię poprzez życiorysy. No i tak w ubiegłym roku koledzy na Łosiu właśnie 2 lata temu powiedzieli, a napisałbyś jakąś książkę, którą by się czytało, taki zwykły, normalny czytelnik. No o hobby możemy napisać, ale najłatwiej czyta się książkę sensacyjną, a jeśli do tego jest wątek kryminalny, to również tę książkę się bardzo czyta. Proszę kolegów, ja chciałbym powiedzieć wam jedną rzecz i koleżanek, że jest ponad 300 klubów w Polsce, krótkopalarskich, ale tak naprawdę, jeśli weźmiecie na 80, wejdziecie, to bardzo rzadko słyszycie głosiki dziewcząt i chłopców, którzy chcą być krótkopalarcami. Bardzo często trafiają ci młodzi nadawcy, właśnie nasłuchowcy jeszcze, do swoich nauczycieli, do swojego guru, którym pytają, a panie Zenku, panie Franku, panie Janku, proszę powiedzieć, jak wyglądały początki krótkopalarstwa. No ci, którzy czytali moje książki, to wiedzą i inne książki, że ono narodziło się w jakim kraju? No proszę, to jest świat, elita krótkopalowców, narodziło się to w USA w 1915-1920 roku. Jest taka sytuacja, powinniście to też wiedzieć, a na pewno słyszeliście kiedyś, że jeśli podajemy wywołanie ogólne, to zauważcie, mówimy tak, wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym podaje SP0XX. I taki młody człowiek was zapyta, panie Zenku, panie Franku, a czy nie można powiedzieć, że wywołanie ogólne podaje taka i taka stacja, dlaczego dodajemy w paśmie 80-metrowym, albo w paśmie 40-metrowym, albo w sekcie 20 na 20. Czy ktokolwiek może powiedzieć, dlaczego dodajemy to wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym? Dlaczego to dodajemy? Skąd się to wzięło? Takie pytanie wam młody człowiek zada i co odpowiecie? Wiecie na ten temat? Cisza. Moi drodzy, to ja zaczynam swoje krótkopalarstwo w latach 50. ubiegłego stulecia. Wówczas nie było SSB, był tylko AM. Mój mentor, mój guru mojego krótkopalarstwa, legendarny Klemens SP2, Barbara Ewa, jak podawał wywołanie, to był słyszany nie tylko na 80, ale był na 40 i na 20, jak większość AM-owców. Do tego, że była to harmoniczna. I pracowałeś na 40 i próbowałeś wołać kogoś, a on tak naprawdę pracował na 80. Stąd tak siłą tradycji dotrwało wywołanie ogólne w paśmie 80-metrowym. Ale dzisiaj nie potrzeba tak mówić, ale mówi się do dzisiejszego dnia. Historia krótkopalarstwa, bo właściwie skąd się nazwa w ogóle wzięła w języku polskim? W 1925 roku Amerykanie, w których narodziło się krótkopalarstwo, zorganizowali w Europie kongres w Paryżu, 300 osób, było z tego ponad 100 Francuzów i po raz pierwszy użyli takiej nazwy, powołano 25 listopada 1925 roku JARU, międzynarodową organizację krótkopalarstw. Amerykanie to nazwali Lover Short Wave, czyli miłośnik krótkich fal. Niemcy od razu widzieli jako Kurt Wellen Amator, prawda? Czyli amator ten. Rosjanie Korotko Wołnowi, prawda? Polacy dopiero w latach, na początku 30 lat dopiero ukuli to nazwę krótkofalowiec. Mówiono o radioamatorze. Ja dzięki uprzejmości redaktora naczelnego świata radio, znanego krótkofalowca, twórca legendarnego transceivera Bartek, pana redaktora Janeczka, którego witam bardzo serdecznie. Dzięki jego uprzejmości, to jest właśnie przymiły kolega, którego w czasach stanu wojennego wszyscy budowaliśmy Andrzeju według swojego pomysłu Bartka. Postanowiłem w odcinkach przybliżyć kolegom historię przedwojennego krótkopalarstwa. Zużyłem pierwszy odcinek, następne będą, żeby koledzy poznali, jak wygląda to polskie krótkopalarstwo i zagraniczne, i również i polskie. Proszę kolegów, warto się zainteresować historią krótkopalarstwa. Ktoś wam zapyta o historię polskiego krótkopalarstwa, kiedy się narodziło, gdzie, co, jak, powinniście to datę
znać nie tylko o antenach, nie tylko o konstrukcjach, ale również o historii polskiego ruchu polsko-walarskiego. No oczywiście najsilniejszym ośrodkiem był Lwów przed wojną, prawda? Panie Marku, tak to było? No a dzisiaj w Polsce jest Łoś i legendarny kolega jeszcze 9 było Marek, prawda? Dzięki któremu jego i jego zespołowi jesteśmy tutaj. Moi drodzy, ja przyjechałem w sanatorium na ten jeden dzień, ponieważ od 8 lat przyjeżdżam ze swoimi książkami. Jeśli ktoś będzie zainteresowany zdjęciem do albumu rodzinnego, czy zdjęciem, powiedzmy sobie, razem z kolegami polskowalowcami, jestem do waszej dyspozycji. Jeżeli zechcecie kupić jedną z moich książek, a szczególnie myślę o tym agencie, agent nadaje, prawda? No jaki agent może nadawać? No rosyjski, prawda? Jakżeż inny? Przecież amerykański nie, to nasi przyjaciele, prawda? Tak nam mówią przynajmniej. No i książka rozgrywa się, chciałem pokazać piękno z naszego sportu krótkowalarskiego, a przy okazji jako dziennikarz i filolog wiem, że najbardziej się czyta książka sensacyjna, a jeśli jeszcze za te parę trupów pada, no to wtedy książka się w ogóle połyka. Dzisiaj miałem kolegów, którzy w ubiegłym roku kupili to, wielu kolegów, nie będę znaków wymieniał, którzy mówią, wiesz, na Łosiu byłem przez 5 dni, walczyłem tutaj z procentami, ale przyjechałem do domu, mówi, mimo że taki niezbyt jeszcze byłem rześki, to tę książkę przeczytałem. To jest najlepsza rekomendacja i najlepsza recenzja, jaką może autor spotkać. Namawiajmy wszyscy, żebym napisał kolejną książkę, ale że tak się szybko nie da. Rok czasu trzeba zbierać materiał, drugi rok się pisze książkę i także około 2 lat. Czy ktoś napisze następnego, wszystkim pytamy, kiedy następna. Zobaczymy, poczekamy. Życzę wam wszystkich miłych wrażeń na dzisiejszym Łosiu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Panią Cipieńczyk. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że następną książką, jaka powstanie, będzie historia Łosia.